Dzisiaj w naszej szkole na auli odbywa się gala innowacyjności. Proszę powiedzieć, od czego to się zaczęło? Tak, dosłownie za parę minut rozpocznie się u nas w szkole gala innowacji roku 2016. Czyli takie święto naszej szkoły, które polega na tym, że staramy się podsumowywać naszą działalność innowacyjną i projekty, które brały udział w różnego rodzaju konkursach międzynarodowych za ostatni rok. Nie jest to pierwsza gala tak naprawdę, dlatego że te gale już są kontynuowane po raz kolejny. Tak średnio raz na rok mają miejsce u nas w szkole. Wczoraj właśnie miała miejsce gala dla uczniów, przygotowane specjalnie po to, aby każdy mógł zobaczyć swoich kolegów z klasy, czy ewentualnie z innych klas i móc dostrzec, jakie wynalazki, jakie działania podejmują uczniowie i dzięki czemu zdobywają te właśnie medale. Jaki jest cel gali? Jak powiedziałem już na początku, to jest takie podsumowanie naszej działalności. Mamy okazję, aby przedstawić wszystkim tutaj w szkole, ale także gościom z miasta, sponsorom naszej szkoły, te działania, które realizujemy oraz te sukcesy, które zdobywamy na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Mamy taką przyjemność, aby w tym roku przedstawić dwa nasze wynalazki, które w tamtym roku promowały naszą szkołę i nasze miasto. Jednym z nich jest Nietoperz, taki system nawigacji dla osób niedowidzących, natomiast druga to jest platforma dla uczniów, która służy w edukacji, ale także rehabilitacji wszystkich dzieci chorych. To są takie dwa wynalazki, które dokładnie zostaną zaprezentowane u nas w szkole właśnie dzisiaj. I następnie przedstawimy także sukcesy, które te wynalazki zdobyły na konkursach, jak powiedziałem już też wcześniej, na całym świecie. A było ich wiele, bo były m.in. konkursy w Genewie, były konkursy w Kuala Lumpur, były konkursy w Moskwie w Rosji, były także nagrody w Brukseli, były także nagrody w Paryżu, na Tajwanie, w Tajpej. Czyli tak naprawdę tam zdobywaliśmy różnego rodzaju medale, nagrody specjalne od różnych państw, takich na przykład egzotycznych jak Iran. Także to jest taka okazja, żeby teraz przedstawić te wszystkie właśnie nasze wynalazki, o nich tak krótko powiedzieć oraz zachęcić naszych uczniów do tego, żeby angażowali się w kolejne prace i żeby to potem powodowało, że ta praca w grupie, którą tak tutaj staramy się promować w szkole, i tu jest nawet na to dowód, prawda, za mną, żeby to było kontynuowane. Naszą działalność innowacyjną rozpoczęliśmy tak naprawdę w roku 2010. Wtedy właśnie pan wicedyrektor Krzysztof Smyczek był taką osobą, która rozpoczęła te wszystkie działania. Zjednała wokół siebie dwie osoby, dwóch nauczycieli, czy trzech nauczycieli oraz kilkoro uczniów i stworzyli pierwszy wynalazek. Potem to była inspiracja do kolejnych właściwie tutaj wynalazków, do kolejnych działań i to spowodowało, że teraz tak naprawdę mamy nauczycieli różnych przedmiotów, którzy tworzą różne ciekawe prace projektowe. Są to na przykład poloniści, WF-iści, biolodzy, chemicy, fizycy w szkole, a więc naprawdę bardzo szerokie grono nauczycieli, no i oczywiście coraz więcej uczniów jest to angażowanych. Bardzo mnie to cieszy, bo jak powiedziałem też kiedyś, bardzo ważne jest w szkole, aby jak najwięcej osób mogło się angażować w jakąkolwiek działalność innowacyjną, bo to rozwija ich tak z jednej strony, ale także uczy ich takiej współpracy w zespole i myślę, że nabywają dobrych kompetencji do tego, aby potem wspólnie zrobić coś dobrego. A jeszcze taka ciekawostka, jak wyjeżdżają na różnego rodzaju konkursy międzynarodowe, muszą wszystkie swoje prace przedstawiać w języku obcym, najczęściej jest to język angielski, przed właśnie jurorami. I to też uczy ich takich umiejętności komunikacyjnych, dlatego że muszą trudny język techniczny danego wynalazku przekazywać na przykład jurorom na tych konkursach. Także to są takie dodatkowe umiejętności, bardzo ważne myślę obecnie, które powodują, że uczniowie mogą rozwijać się tak, jak sobie tylko życzą. Razem, wspólnie, w zespole jest, myślę, chyba najlepiej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pani prezydent mogłaby skomentować dzisiejsze wydarzenie?
No to dzisiejsze wydarzenie jest świetną okazją do tego, aby podsumować to wszystko, co działo się w tej szkole przez ostatni rok, ale nie tylko. I to również okazja do tego, aby pogratulować i pochwalić się tym, że ta szkoła jest najlepszą szkołą, najlepsze technikum w województwie śląskim. To warto pokazywać takie dobre przykłady i fachowców i dobry zespół uczniów, którzy pracują na taką właśnie markę. Sobieski to już świetna marka nie tylko w Jastrzębiu, na Śląsku, a myślę, że w przyszłości w kraju. Takie nagrody również motywują i nauczycieli, i uczniów do tego, aby zdobywać jeszcze więcej. Także myślę, że to będzie motywacja dla nich, aby w rankingu tym ogólnopolskim byli na wyższej pozycji również w całym kraju. Dziękuję. Jakie wrażenie odniósł Pan po dzisiejszej gali? Szanowni Państwo, Pani redaktor, w dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy właśnie w takiej gali przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności w Zespole Szkół nr 6. Ta gala podsumowywała trwający projekt z jedną z czeskich szkół, dokładnie z miasta Chawiżów. No jakie wrażenia? Wrażenia fantastyczne. Przede wszystkim szkoła, w której się bardzo dużo dzieje i której uczniowie oraz nauczyciele, całe zespoły sprawujące pieczę nad danymi projektami zdobywają najwyższe laury i uznanie praktycznie na całym świecie. Także wrażenia doskonałe. Tu warto nadmienić wysiłek całej społeczności szkoły, grona pedagogicznego, wybitnych uczniów prowadzonych przez doskonałą kadrę. Mieliśmy okazję dzisiaj bezpośrednio zapoznać się z tym, jak działają poszczególne wynalazki tworzone właśnie w tej placówce, w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Mieliśmy okazję bezpośrednio poznać tą uzdolnioną młodzież, przeróżnie uzdolnioną w zakresie nauk technicznych, sztuki, muzyki, w zakresie prezentacji, kunsztu aktorskiego. Także, drodzy Państwo, z takich wydarzeń naprawdę człowiek, samorządowiec wychodzi podbudowany, że mamy się czym chwalić, że ta szkoła z Jastrzębia-Zdroju naprawdę sławi imię i miasta, a i Polski na arenie międzynarodowej. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Jak się czujesz w tej szkole? W szkole czuję się bardzo swobodnie. Szkoła daje naprawdę wiele możliwości. Nauczyciele pozwalają i pomagają uczniom się rozwijać swoje pasje, zainteresowania i tworzyć projekty. Jakie odczucia towarzyszą Ci po odniesionym sukcesie? Jestem bardzo dumny z tego, że udało nam się odnieść sukces. Jestem również dumny z tego, że udało nam się pomóc osobom niewidomym. Pragniemy to rozwijać i udostępniać dla osób niewidomych, aby mogły korzystać, aby ich życie stawało się łatwiejsze. Rozpiera mnie duma dzięki temu. Dziękuję. Dziękuję.